Witajcie w onkoporadniku Fundacji Iskierka. W tym odcinku poruszymy temat wychowania dziecka w momencie, w sytuacji choroby onkologicznej, ale nie będzie o tym, jakie zachowania są absolutnie dobre, czy jakie zachowania są absolutnie złe. Bardziej zastanowimy się, przed jakimi dylematami stajecie jako rodzice, jakie wyzwania na Was czekają, jak rozumieć niektóre stany, emocje, zachowania dziecka i jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. Początek leczenia onkologicznego to oczywiście początek wielu zmian. Zarówno w Was jakby dzieje się wiele rzeczy, pojawiają się bardzo silne emocje, ale także jest to taki moment, w którym już pojawiają się pierwsze dylematy wychowawcze, ponieważ Wasze dzieci reagują bardzo emocjonalnie, bardzo intensywnie, też zupełnie inaczej niż byliście przyzwyczajeni do tego wcześniej. Pojawia się wiele pytań, na które szukacie odpowiedzi, czy dawać w ogóle dziecku jakieś ograniczenia, jak z jednej strony wykazać się empatią i troską, ale z drugiej strony jednak nie pozwolić na wszystko. Macie takie obawy, że być może jeśli teraz odpuścicie, to dziecko, nie wiem, uzależni się od telefonu albo potem trudno będzie jakby opanować to, co się pojawi. Zastanawiacie się, jak podejść w ogóle do zasad, które funkcjonowały przed leczeniem, czy uda się je w ogóle utrzymać. A temu wszystkiemu towarzyszy też z tyłu takie pytanie, w zasadzie jak to będzie, tak? Jak to będzie w tym chaosie, który występuje na początku, jak ten chaos ogarnąć i jak też poprowadzić dziecko, żeby to był jednak jakiś okres przejściowy, żeby potem było łatwiej wrócić do normalności, tak? Do normalnych sytuacji życiowych. Zapraszam Was do posłuchania materiału, wywiadu z panią Anią. Pani Ania, mama Emilki, podzieli się z Wami swoimi refleksjami, jak to u nich było na początku i jakie ona miała podejście do wychowania w tym pierwszym okresie leczenia. Pani Aniu, no, Wy macie taką sytuację, że z Emilką się leczycie drugi raz i tak rozmawiałyśmy o tym, że to już w zasadzie 2 lata leczenia. Miałyście jakąś przerwę w tym leczeniu, taką wyraźniejszą, czy...? W zasadzie wyraźniejszej chyba nie było, bo jesteśmy bardzo często, byłyśmy w czasie tego leczenia podtrzymującego, też byłyśmy w szpitalu. No, udało nam się chyba takie 3 miesiące pełne pobyć w domu. Także na te całe 2 lata to było takie 3 pełne miesiące możemy zaliczyć na taki konkretny pobyt w domu. Czy to był taki czas, który pozwalał jakoś, nie wiem, dotknąć takiej normalności, czyli też takiego normalnego bycia między rodzicem i dzieckiem? Czy to był też taki czas z chorobą w tle, że nie, tak powiem? Nie, zapominaliśmy o tym, że jest chora. Generalnie funkcjonowaliśmy jak, staraliśmy się właściwie nawet funkcjonować jak zdrowa rodzina. I nawet to, że jest to pobyt taki właśnie w domu, dawał nam taki komfort, że wyłączaliśmy u siebie właściwie to, że Emilia jest tak poważnie chora i wtedy żyliśmy tak całkiem normalnie. Wprowadzaliśmy takie, właściwie nawet nie wprowadzaliśmy, funkcjonowaliśmy na starych zasadach. A jak myśli sobie Pani o tym, bo Emilka miała 4 latka, tak? Jak zachorowała. I myśli sobie Pani o tym, no, jak wyglądało wychowanie dziecka 4-letniego, zanim trafił do szpitala, to co się tak najbardziej zmieniło, jakby w, nie wiem, czy w zasadach, czy w takim Pani myśleniu też o tym procesie wychowawczym, jak trafiłyście tutaj? To znaczy, no właściwie jako 4-latka to próbowaliśmy tak ustalać pewne zasady, właśnie jakiś taki wprowadzaliśmy już rytm dnia, miały być plany w sensie przedszkolne, miało być po przedszkolu, miało być jeszcze chwila jakichś domowych obowiązków, już wdrażanie w domowe obowiązki, nie mówimy o jakichś ciężkich, ale żeby wiedziała, że musi coś zrobić, no świat przedszkolny runął, trafiłyśmy do szpitala i generalnie tutaj przez ten czas początkowy leczenia chyba nawet nie myśleliśmy o żadnych zasadach. Byliśmy trochę przerażeni, w sensie ja, tato, Emilii, ilością pobytu, długością, jaki pobyt nas będzie czekał, długość pobytu i tego, co my będziemy też z nią robić. W zasadzie jak ten czas tutaj w szpitalu nam minie, jak my sobie poradzimy, jak my będziemy egzekwować od niej pewne rzeczy, jak my będziemy współgrać. No wiadomo, czas pokazał nam, właściwie każdy dzień przynosił nam coś nowego i każdy też dzień stawiał przed nami wyzwania, tak? I jak ją traktować, jak reagować. Wtedy wszystkie zasady troszeczkę nam umknęły. Wiadomo, traktowaliśmy ją jak dziecko chore,
umieraliśmy ze strachu nad jej życiem, nad jej zdrowiem i właściwie pozwalaliśmy na wszystko, na co wcześniej nie pozwolilibyśmy. I też kotłowało nam się w głowie, co zrobić na przykład z telefonem, z tabletem, czy pozwalać jej oglądać bajki, czy grać, czy jak to ograniczać w momencie, kiedy jej humory sterydowe były takie, a nie inne, czy powinniśmy jej zabronić i kategorycznie na przykład egzekwować to, że powinna mieć, nie wiem, pół godziny tabletu. Nie egzekwowaliśmy tego. Było to dziecko chore, dziecko, które było nafaszerowane różnymi lekami, u niej ten układ nerwowy funkcjonował tak, a nie inaczej i nawet nie podejmowaliśmy prób. Nie było z tym problemu potem w domu. Kiedy wróciliśmy do normalności, ona się nawet nie upominała o tablet, o telefon, bo nie było na to czasu. Bo w domu było po prostu normalne życie, czyli trzeba było wykonać swoje obowiązki, było pranie, sprzątanie, ona musiała swój pokój w jakiś sposób ogarnąć, na swój sposób. Były zajęcia, chciała rysować, zajmowała się zupełnie innymi rzeczami, nawet podejmowała próby samodzielnego gotowania, no i potem już zabawa. Więc to jakby nawet to, co budziło w nas straszny lęk później, udowodniło nam, że to wcale tak nie jest, że to dziecko nie uzależnia się na maksa. W momencie, kiedy jest w szpitalu, myśmy jej pozwalali, wróciliśmy do domu, do normalności, już wcale nie, to nie stawało się jakimś takim priorytetem dla niej. Tak jak wspominała też w wywiadzie pani Ania, ten pierwszy czas jest często takim czasem na obserwację, tak? Czyli nie musicie od razu odpowiadać sobie na te wszystkie pytania czy dylematy wychowawcze. To jest taki czas na obserwację siebie, dziecka, rozeznanie w sytuacji, poukładanie siebie. Natomiast gdybyście mieli zwrócić uwagę na jeden aspekt jakby wychowawczy w tym okresie, to warto zwrócić uwagę na takie zachowania agresywne u dziecka, czyli po pierwsze, warto rozdzielać emocje, jaką jest złość, od zachowania agresywnego, wskazując na to, na przykład mówiąc dziecku, widzę, że się złościsz, nie wiem, wkurzasz, tak? Ja też być może jestem w złości, czy jestem wkurzona, ale stanowczo mówię, że nie zgadzam się, żebyś, nie wiem, nie kopał, bił, rzucał jakimiś rzeczami, czy kopał personel. To jest taka jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ jeśli nie mówicie o tych granicach jakby od początku, to dziecko czasami rozumie to jako takie ciche przyzwolenie, że takie zachowania są okej. To, co możecie też robić, jeśli wasze dziecko akurat tak reaguje w tym pierwszym okresie leczenia, to przekierować tą jego aktywność, to pobudzenie, które się wiąże ze złością, na jakieś bezpieczne obiekty, czyli możecie mu pokazać, że nie życzę sobie, tak powiedzieć, nie życzę sobie, żebyś mnie kopał czy bił, ale jeśli jesteś wkurzony, to proszę, tutaj masz poduszkę, możesz walić w nią z całej siły, tak? Albo masz tutaj, nie wiem, piankowy klocek i możesz nim z całej siły uderzać o ścianę, ale nie mnie, tak? Czy nie personel. To jest jedna z takich ważnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę od początku, żeby dziecko dostawało jasny sygnał, że choroba to też nie jest czas, w którym jakby wszystko wolno, tylko są też zachowane pewne granice. W relacji z dzieckiem chorym w ogóle granica między opieką i nadopiekuńczością jest bardzo cienka. Dzieje się tak dlatego, że oczywiście sytuacja choroby i w ogóle stan fizyczny dziecka wymusza pewne zmiany w waszym podejściu, w waszym zachowaniu. Czyli jeśli dziecko wcześniej było w jakiś sposób samodzielne, bez względu na wiek, czyli bez względu na to, czy potrafiło samodzielnie jeść, czy jest nastolatkiem i wszystko robiło samodzielnie, to się zaczyna zmieniać, tak? Czyli dziecko nie ma siły, więcej leży, bardziej potrzebuje waszego wsparcia. W związku z tym ta granica między właśnie opieką a nadopiekuńczością jest bardzo trudna do wyznaczenia. Pojawia się tutaj bardzo wiele dylematów, czyli sami zastanawiacie się często, czy nie przesadzacie z tą opieką, ale też tak naprawdę trudno wam wyczuć, kiedy dziecko na przykład nie ma ochoty, ale miałoby siłę, a kiedy faktycznie nie ma siły i nie chcecie go w cudzysłowie jakby dociskiwać, tak? Czyli motywować za bardzo do tego, żeby podejmowało aktywność. Jeszcze więcej dylematów jest, kiedy na przykład wychodzicie na przepustkę, czyli wtedy, kiedy pojawia się teoretycznie więcej opcji, więcej wolności, więcej swobody, ale często też przenosicie pewne wzorce zachowań ze szpitala do domu, czyli tak jak w szpitalu sprawowaliście taką zupełną opiekę, czyli robiliście wszystkie posiłki, podawaliście napoje, zakładaliście dziecku kapcie, pomagaliście się ubierać. Czasami dzieje się tak, że przenosicie te nawyki ze szpitala do domu,
I pojawia się dużo takich dylematów, czy to jest ok, czy nie przesadzacie. I w ogóle takie pytanie, jak w zasadzie wyczuć taką granicę? Czasami pomaga takie zauważenie dwóch stron. Zarówno z jednej strony przyjrzenie się reakcjom dziecka i zastanowienie się, jakby co się w nim dzieje. Z drugiej strony przyjrzenie się sobie, czyli jakie ja mam do tego podejście, jakie mam przekonania na ten temat, co ja obserwuję u siebie. Jeśli chodzi o to, co jest po stronie dziecka, to pomocne też jest zastanowienie się, jaka w ogóle potrzeba może być naruszona, kiedy pojawia się nadopiekuńczość. Bardzo często tą potrzebą jest autonomia, czyli taka tendencja zupełnie naturalna, naturalna potrzeba emocjonalna, która prowadzi nas do samodzielności, do tego, żebyśmy się wyodrębniali, tak, jakby od drugiego człowieka, przede wszystkim od opiekuna. Która też jest źródłem ogromnej satysfakcji, czyli to jest to takie słynne ja chcę sam, ja chcę sama, po którym widzimy, że dziecko aż czasami promienieje, zadowolone z siebie, że coś udało mu się zrobić. I potrzeba autonomii w ogóle w sytuacji choroby jest bardzo zagrożona, czyli trudno jest ją realizować, ponieważ dziecko czasami fizycznie nie jest w stanie, a na przykład pamięta, że wiele rzeczy robiło samo. Po czym poznamy, że ta potrzeba jest naruszona? Bardzo dobrą wskazówką jest złość, która się w dziecku pojawia, czyli jeśli widzicie, że dziecko się złości, tak, i mówi zostaw, ja chcę sam, czy ja chcę sama, nie pomagaj mi, tak, i słyszycie, że za tym jest złość, to bardzo możliwe, że właśnie potrzeba autonomii u dziecka zostaje naruszona, czyli dziecko jakby wewnętrznie czuje, że mogłoby coś zrobić samodzielnie, a być może jakby właśnie wchodzi nadopiekuńczość z waszej strony. Jeśli dziecko samo podejmuje inicjatywę, czyli widzicie, że właśnie komunikuje, że chce coś zrobić sam, albo mówi zostaw, zrobię sam, albo nie chce twojej pomocy, warto wspierać tą inicjatywę dziecka. Jeśli dziecko komunikuje takie rzeczy, to znaczy, że czuje, że jego ciało jest wystarczająco jakby sprawne, czy ma siłę, żeby to zrobić. Jeśli jest taka sytuacja, że z jakichś powodów dziecko nie jest w stanie podejmować tej inicjatywy, bo na przykład, nie wiem, chce wam pomóc w kuchni, przyrządzić coś razem z wami, a nie może wychodzić z pokoju, to możecie zastanowić się, czy jesteście w stanie umożliwić mu przynajmniej częściowe realizowanie tej potrzeby, czyli na przykład zamiast robić samodzielnie kanapkę w kuchni, tak, jako rodzice możecie przynieść te półprodukty, żeby dziecko się wykazało, tak, na sali, być może ma taką potrzebę, żeby jakoś o siebie zadbać, czy podjąć jakąś aktywność. Jest też taka grupa dzieci i nastolatków, którzy, mamy takie wrażenie, dosyć dobrze się czują w tej nadopiekuńczości, czyli w ogóle im nie przeszkadza to, że w zasadzie asystujecie im we wszystkim, tak, łącznie, nie wiem, z podawaniem kapci, czy podawaniem wody, która leży obok, wtedy, kiedy czują się zupełnie i wystarczająco na siłach, żeby zrobić to samodzielnie. I wtedy jakby warto właśnie zwrócić uwagę na swoje zachowanie, czyli wasze jako rodziców. Czy nie jest przypadkiem tak, że wy w tej nadopiekuńczości też się realizujecie, czyli możecie działać, czujecie jakiś wpływ i jakby nie zwracacie uwagi na to, czy niedobrze by było jednak trochę dziecko zachęcić do jakiejś większej aktywności. Możecie też mieć takie przekonanie, że nadopiekuńczość czy opiekuńczość jest w ogóle wyrazem takiej troski, miłości. I czasami jak się zastanowimy, że to rozwijanie w dziecku tej potrzeby autonomii czy wzmacnianie tej potrzeby też jest wyrazem troski i miłości, czasami łatwiej jest się zatrzymać w tej nadopiekuńczości i zadbać o to, żeby faktycznie dziecko miało okazję albo zmotywować go do tego, czy zachęcić, żeby podjęło jakąś aktywność, nawet jeśli to jest kwestia pościelenia łóżka czy odniesienia na przykład naczyń. Zwłaszcza warto na to zwrócić uwagę, kiedy wracacie do domu na przepustki, mając z tyłu głowy właśnie taką tendencję do przenoszenia pewnych wzorców zachowań ze szpitala do domu. Zapraszam was teraz na kolejną część wywiadu z panią Anią, która będzie kontynuować dzielenie się z wami swoim doświadczeniem z Emilką. Pani Aniu, chciałabym jeszcze tak dopytać panią o taką też rzecz, która się wiąże z granicami, czyli właśnie o taką samodzielność dziecka. Bo dziecko, kiedy trafia do szpitala, no, wchodzi też w rolę chorego i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że się te zasady zmieniają, warunki, tak, jakby no, też oczekiwania względem dziecka. A co jakby pani myśli o samodzielności w kontekście jakby córki, czyli co jakby uważała pani za ważne, żeby Emilka robiła, a z czego na przykład pani no, rezygnowała i kiedy, tak? Czyli co wpływało na to, że
czasami było więcej tej samodzielności, a czasami mniej samodzielności. Jak to było u Was? No znowu, możemy to przez pryzmat... Fajnie, bo mamy taką dużą rozpiętość tej samodzielności, bo mamy od... Tą, którą tak mocno zapamiętałyśmy, to jest od 4 roku życia, kiedy trafiamy tutaj do Zabrza, do szpitala, no teraz do 6 roku życia. I w międzyczasie mamy te 3 miesiące pełne funkcjonowania w domu. Więc zmienia się to, bardzo się zmienia ta samodzielność. Na początku właściwie była uzależniona we wszystkim od nas, wynikało to też ze stanu chorobowego, pooperacyjnie, więc źle się czuła. I nawet jakby znowu troskliwość mamy, nadtroskliwość mamy, zagasza wszelką samodzielność dziecka, wręcz do tego, że na przykład dziecko mówi: ja sama. Mamo, ja, ale ja sama to zrobię, mamo, ja sama ubiorę, więc no dobrze, no fajnie, ale jakby tutaj rodzice też, ja tak myślę, że nie tylko ja, ale większość też rodziców zatraca w dziecku małym tą samodzielność, bo raz, że chce, żeby było ubrane już, bo za chwilę możemy pójść na jakiś zabieg, może się okazać, że musimy zjechać na zdjęcie, może, więc to się wiąże też jakby znowu z leczeniem dziecka. Ale w momencie, kiedy wracałyśmy do domu, nawet na przepustki, trochę tak gasiłam sobie, może to wynikało też znowu, nie było to zaplanowane, to chyba tak wynikało z naszego życia domowego, więc jakby tutaj już bardziej egzekwowaliśmy, ale to wtedy też niekoniecznie ta samodzielność była, jakby Emilia chciała tą swoją samodzielnością nam się pochwalić i to było na przykład czasami tak teraz nawet już niedawno, czyli to już miała 5 lat, składanie łóżka. No, ma swoje łóżko, ma swój pokoik. Emilia, no to może pościelimy twoje łóżko już tutaj. Ale nie, boli mnie ręka, nie dam rady, ale ja naprawdę nie dam rady. Ja mówię, no to spróbuj, może choć trochę, nie wiem, tak troszkę pościelisz. Nie, nie dam rady. Ja mówię, no to wiesz co, zrobimy jakiś taki konkurs. Ja idę pościelić łóżko w sypialni, ty pościelisz u siebie. Na tyle, na ile dasz radę. No ale konkurs, ja mówię, tak, i kto szybciej pościeli? No dobra, no to start. No więc wiadomo, że to łóżko nie było super pościelone, bo rzeczywiście no na przykład te dolegliwości bólowe gdzieś tam się przejawiają, czasami bolą plecy, ale pościeliła. No więc ja mówię, pięknie, no super, pozostałą część pomogę ci, ale jest genialnie. No i za chwilę już mogła się pochwalić tacie, babci, pościeliłam sama swoje łóżko, więc już była dumna z siebie, że jednak to wykonała. Tak samo było przy ubieraniu. Wiadomo, my tutaj ubieramy te dzieci, pomagamy im. W domu, no to jak skarpetek nie ubierzesz? No ubiora, muszę. No fajnie byłoby, jakbyś je ubrała. No to znowu, jak gdyby wprowadzamy jakiś element rywalizacji. Słuchaj, zobaczymy, kto pierwszy ubierze skarpetki. Czy ty, czy ja. No więc element rywalizacji na dzieci działa jak ekspresowo, więc za chwilę była ubrana. Problem z bielizną też jakby sama chęć dzieci. No dzieci rosnąc jakby same chcą, też same się napędzają, one chcą być też trochę dorosłe, więc tutaj ta samodzielność była już w domu troszeczkę większa. No teraz znowu jesteśmy w szpitalu, wiadomo, jak się czuła bardzo źle, ja nawet nie wymagałam od niej, nawet nie myślałam o tym, że ona musi coś zrobić sama. Przejęłam wszystkie obowiązki, ale w momencie teraz, kiedy już jest troszeczkę lepiej, no to znowu jakby i widzę, że sama też dąży do tego. Na przykład wycinała, bawiła się wycinankami. Ja mówię, słuchaj, ale to trzeba pozbierać z tego stolika, bo za chwilę właśnie będzie pora obiadu i będziesz, no to tak okej, no to daj mi tylko kosz, przysuń mi kosz. Możesz mi przysunąć kosz, no bo nie miała możliwości na przykład zejścia z tego łóżka. Ubieranie kapci, no nie chodzimy na boso, no to ubierzesz mi? Ja mówię, no ja mam ci ubrać kapcie, takie klapki zwykłe. Nie, no dobra, ubiorę sama. Więc jakby dzieci potem już same wiedzą, że ciągną do tej samodzielności. I to też nie jest tak, że to jest stricte zaplanowane. No to też wynika z jakichś takich stanów samopoczucia dziecka. Mhm. Czyli mówi Pani o tym, że no, warto wziąć pod uwagę oczywiście to, w jakim dziecko jest stanie i wtedy, kiedy, no, nie wiem, Emilka się źle czuła, to wiadomo, że w zasadzie no, pomagała Pani jej we wszystkim. Natomiast wtedy, kiedy się czuła lepiej, tak, to tak. Rozumiem, że była jakaś próba sił, czyli czasami miała takie pomysły, że może by jej Pani ubrała kapcie czy coś. Tak. Natomiast tutaj w momencie, w którym Pani jakby mówiła, że zupełnie samodzielnie może to zrobić, tak, to rozumiem, że też chętnie jakby wchodziła w tą samodzielność, trochę być może też chcąc wybadać,
ile może, czyli jak to wygląda w oczach rodzica. Być może, ale na przykład też zauważyłam i nawet ubieranie. Są dni, kiedy sama decyduję, w co będzie ubrana, aczkolwiek to też nie do końca jest tak, że sama decyduje, bo daje jej tylko dwie rzeczy do wyboru. Bo gdybym jej pozwoliła na całą szafę, no to byłby problem. Więc daję jej dwie rzeczy do wyboru i mówię albo to, albo to. No to okej. Okay. A ubierzesz mnie? Ja mówię, no ale spróbuj. No to czasami jest tak, że musimy też motywować, tak? No ale to spróbuj, no to już, no masz swoje 6 lat, więc to zobowiązuje. Aha, 6 lat, no tak, to już jesteś 6-latką, ty nie masz 3 lat, gdzie trzeba cię ubierać jak małą dziecię. No dobra. No więc jakby tutaj też motywacja ze strony rodziców. No i właśnie to, na co trudno nam jako rodzicowi, mówię ja tutaj w swoim teraz imieniu, ta nadopiekuńczość. No ona jest, jednak mamy te dzieci, mam to dziecko chore, więc to gdzieś tam siedzi mi z tyłu głowy. Mówię, inaczej jest w domu, kiedy właściwie wchodzimy na tor domowy i zupełnie zapominamy o chorobie, albo gdzieś tam tli się z tyłu głowy, że mamy chore dziecko, ale to naprawdę jest zupełnie inny komfort, a inaczej jesteśmy w szpitalu, tak? Kiedy to... Czyli rozumiem też, że jakby gdzieś tam też czuje Pani w sobie, że ta granica w kierunku opieki jest przesunięta w kierunku tej takiej nadopiekuńczości. Ta opiekuńczość oczywiście jest w pełni uzasadniona, kiedy dziecko jakby no, czuje się tak, jak się czuje i są gorsze wyniki. Natomiast w tych momentach, nawet kiedy się czuje lepiej, czuje Pani, że to wymaga jakiejś uwagi, zwracanie uwagi na to, żeby się nie uruchamiać z tej nadopiekuńczości i z tego wyręczania. Tak, tak. Jest to trudne, aczkolwiek może też to wynika trochę ze świadomości rodziców, i bo to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że jednak ta rola nadopiekuńczości to wcale nie jest dobra rola, bo dziecko przestaje wychodzić jakby właśnie naprzeciw. Temat granic w ogóle w relacji z dzieckiem, czy w tym aspekcie wychowawczym, to jest bardzo szeroki temat. W tym miejscu w zasadzie warto wspomnieć tylko o tym, że granice, czy wyznaczanie granic, to też jest potrzeba emocjonalna, czyli wyznaczenie dziecku pewnych ram, w których ono wie, jak się poruszać, czyli wie, co jest dobre, co jest złe, co jest pożądane, a co przekracza już jakby granice na przykład społeczne, czy wasze jako rodzica. Ale jakby o zdrowych granicach mówimy wtedy, kiedy dziecko wie, co jest dobre, co jest złe, ale może się też jakby rozwijać w tych granicach, czyli może realizować potrzeby autonomii, zabawy, ma przestrzeń jakby na rozwój. Mówimy czasami o tym, że na przykład granice są za sztywne. Wtedy obserwujemy, że w tych granicach jest dużo kontroli, dużo takiego podporządkowania dziecka rodzicowi, albo mówimy, że dziecko nie ma granic. Czasami tak potocznie nawet słyszymy, że to dziecko jakby nie ma granic żadnych, no nie? Czyli co to oznacza? To oznacza, że jakby styl wychowawczy jest za pobłażliwy, czyli wszystko dziecku wolno, tak? Jakby dziecko nie wie, kiedy się zachowuje odpowiednio, a kiedy na przykład przekracza też jakieś normy czy granice społeczne, nie wiem, może chodzić spać, o której chce, jeść, na co ma ochotę, mówić ludziom, na co ma ochotę. I wtedy mówimy o tym, że te granice są za luźne, tak? Jakby dziecku brakuje jakichś takich drogowskazów. Jeśli chodzi o wychowanie dziecka z chorobą onkologiczną, to czasami w tym temacie granic poruszamy w zasadzie dwa bardzo ważne aspekty. Jednym jest to podejście do zachowań agresywnych, o których już wspominałam, czyli granicą jest też mówienie dziecku, jakby nie mam zgody na to, tak, żebyś mnie, nie wiem, kopał. Albo nie mam zgody na to, żebyś, nie wiem, rzucał i niszczył przedmioty, kiedy się złościsz, tak? Możesz robić to i to, kiedy się złościsz, czyli nie wiem, walić właśnie tymi rękami w poduszkę. To jest przykład jakby bardzo fajnie postawionej granicy. Innym przykładem, czy wątkiem w ogóle, który wchodzi w ten temat, jest tak zwany limit na aktywności. Przede wszystkim limit na aktywności związany z używaniem różnych urządzeń, czyli telefonów, tabletów, komputerów, czy nawet, nie wiem, oglądanie czegoś na telewizorze. Bardzo często rodzice, jako rodzice pytacie, czy dziecko, nie wiem, nie skończy się tym, że po leczeniu będzie uzależnione od tych urządzeń. Sami zauważacie, że trochę za dużo jest tego oglądania czy grania. Natomiast z drugiej strony też bardzo trafnie widzicie, że czasami jest to jedyny sposób, żeby dziecko, nie wiem, wytrzymało ileś godzin w łóżku, kiedy kapie ta kroplówka.
o normach takich ogólnych, tak, i wskazówkach, ile czasu, jakie dziecko, w jakiej kategorii wiekowej powinno korzystać tak maksymalnie z tych urządzeń, jakby można te informacje znaleźć w internecie, więc nie chcę jakby tutaj do tego nawiązywać. Natomiast wiecie, tak jako rodzice, ja też wiem pracując na oddziale, że oddział to jest trochę inny rodzaj życia, tak? Czyli tam są inne potrzeby i ja zachęcam bardziej do tego, żeby myśleć o tych urządzeniach jako o pewnych narzędziach, czyli korzystać z nich świadomie. Co to znaczy świadomie? Zachęcam do tego, żebyście dając dziecku ten telefon, czy tablet, czy komputer, wiedzieli po co to dziecko dostaje to urządzenie, tak? Czyli jaką to ma pełnić funkcję w tym danym momencie. Czy to jest tak, że dziecko ma się na chwilę zająć, tak? Bo macie zrobić jakiś posiłek i nie chcecie, żeby, nie wiem, wychodziło z łóżka, kiedy was nie będzie. Czy jest tak, że na przykład czekacie na ważne badanie, dziecko jest na czczo, już widzicie, że dziecko jest w jakiejś złości i musicie dotrwać jakby do tego czasu, a nic innego nie działa. Czy chodzi o to, że na przykład dziecko przeżyło przed chwilą jakiś silny lęk czy smutek i dajecie mu to urządzenie po to, żeby ono jakoś się uspokoiło. Jeśli tak się dzieje, to warto na to też zwracać uwagę, ponieważ takie stosowanie takich urządzeń jako tak zwanych wyciszaczy, czyli traktowanie ich jako takich narzędzi do regulowania emocji, bardzo silnie utrwala w dzieciach to zachowanie, czyli potem trudno jest im się wyregulować jakby bez tych urządzeń. Świadomie to znaczy też wiedzieć, ile dziecko korzysta, tak, z tych urządzeń. Czasami naprawdę tracimy poczucie czasu, tak, w ogóle jako ludzie, nawet jako dorośli, którzy korzystają z telefonu, z tableta, jakby z innych urządzeń. Natomiast warto zwrócić uwagę, jakby ile dziecko spędza czasu na urządzeniu, żebyście też w ogóle mieli jakieś rozeznanie. I wreszcie, jakby może to być rzecz oczywista, ale warto zwracać uwagę, co dziecko jakby ogląda, czy z czego korzysta, ponieważ jakby jest wiele bardzo ciekawych takich edukacyjnych materiałów, do których można też sięgać za pomocą tych urządzeń. Natomiast czasami jakby dziecko po prostu dostaje to jako zabawkę i korzysta w sposób, w jaki dziecku to odpowiada. Także jakby wiemy, tak, z doświadczeń oddziałowych, że czasami to jest jedyny sposób, żeby w jakimś momencie jakby przytrzymać dziecko w łóżku, ale starajcie się korzystać na przykład z tego narzędzia na końcu, tak? Czyli robić inne aktywności, podejmować inne działania przez zabawę, przez edukację i wtedy, kiedy już widzicie, że dziecko jest znudzone, wtedy dajcie to urządzenie. Większa jest wtedy szansa, że będziecie właśnie świadomie, mądrze, no nie, też z pożytkiem dla dziecka, ale też dla siebie korzystać z tych rozwiązań. Dlaczego z korzyścią dla siebie? Ponieważ okres leczenia jest dosyć długim okresem, czyli warto się liczyć z tym, że to, co się utrwali w dziecku w tym czasie, przez ten czas, nie wiem, pół roku, roku, czasami dwóch lat, dziecko potem przeniesie do domu. Tak, więc jeśli przyzwyczai się do korzystania z takich urządzeń, no to duża jest szansa, że potem po leczeniu będzie musiał minąć jakiś czas, tak, zanim jakby dziecko wróci do jakiejś takiej normy, jeśli chodzi o oglądanie czy granie na tablecie czy telefonie. W związku z tym, no jakby na tyle, ile to jest możliwe, warto po prostu zwracać na to uwagę. Zapraszam was teraz na kolejną część wywiadu. Pani Ania trochę powie o tym, w jaki ona sposób myślała o granicach i co dla nich było jakimiś ramami w trakcie leczenia. Mam trochę takie pytanie dotyczące tych okresów między leczeniem sterydowym, bo rozmawialiśmy o tym, że to leczenie sterydowe jest właśnie tym okresem, kiedy ten układ nerwowy dziecka inaczej reaguje, też z uwagi na leki. I też pani wspomniała wcześniej o tym, że wtedy jakby dawanie takich sztywnych granic, wiadomo, że rodzic zawsze ma takie jakby pytania mu się rodzą, czy warto, czy nie, ale z pani doświadczeń jakby wynika, że raczej warto wtedy odpuścić niż tak, trzymać te granice. A jak jest właśnie w tych okresach, kiedy tych sterydów nie ma? Jakby w jaki sposób wtedy wyznaczała pani granice w tym wychowaniu, czy w tym czasie też, czy w dostępie do różnych urządzeń? No ja tak, w tym czasie, kiedy już nie ma takich sterydów, nie ma intensywnego takiego leczenia hematologicznego, kiedy nie wlewa się mnóstwa tej chemii, no trzeba chyba troszeczkę wyznaczyć te granice, ale też trzeba dać czas dziecku. Znowu na przejście, bo to jest takie troszeczkę przejście, znowu przechodzimy, jego organizm, to tam jest wielka jednak burza w organizmie się dzieje i
i to dziecko czasami nie nadąży. My nie nadążamy za dzieckiem, a dziecko za nami. Więc ja myślę, że tak, wtedy wyznaczaliśmy takie granice, dawałyśmy sobie też czas. Mówię teraz już stricte o nas. Dawałyśmy sobie czas, ustalałyśmy na przykład Emilia, teraz jest 15 minut mamy, ty masz 15 minut tabletu, ale potem będziemy się bawić. Potem będziemy, nie wiem, oglądać, kolorować, wycinać. Potem znowu robimy sobie jakąś przerwę. Czasami było tak, że no mama też ma obowiązki, musiałam jakieś rachunki zapłacić, cokolwiek zrobić związanego, bądź też iść do kuchni, przygotować jakiś posiłek, więc to była znowu chwila, załóżmy, na tablet. Ale jak ja wrócę, to znowu zaczynamy robić coś zupełnie innego. Dzieci, poza tym tutaj też dzieci, które już mogą wychodzić, mają lepsze wyniki, mogą się bawić, korzystają też z atrakcji, jakie mamy na oddziale, więc mamy zaprzyjaźnioną właśnie tutaj iskierkę, która przychodzi, organizuje czas dzieciom. Wtedy te dzieci naprawdę nie siedzą w tablecie, czy w komputerze, czy w telefonie. No i wtedy to tak wydaje mi się, to są te granice, tak? Mhm. To są granice zajęć, to są granice czasu wolnego, ale jakby rodzic no, jest dorosły, to on jakby decyduje też. Mhm. Tak jednym słowem komentarza do tego, co powiedziała pani Ania, zwróćcie uwagę, że jakby granicami mogą być też granice jakiejś ramy planowania danego dnia. I to, co jest możliwe na oddziale, to nadanie temu jakiś ram. Wiadomo, że nie w perspektywie następnych, nie wiem, kilku dni, ale tego jednego dnia być może możecie się z dziećmi na coś poumawiać, tak? Tak jak robiła to pani Ania ze swoją córką, czyli uprzedzała ją tak, jakby co będzie po czym, w perspektywie, nie wiem, następnej godziny, dwóch, trzech. Czasami jakby ramami czy granicami jakby dla dziecka mogą być też granice aktywności. Pani Aniu, wspominała Pani o tym, że jakby dobrym pomysłem, który się u Was sprawdzał, było takie dzielenie tego czasu na wyraźne strefy, czyli mówiła Pani o strefie swojej, czyli że na przykład mówiła Pani Emice, teraz jest 15 minut mamy, teraz jest 15 minut dla Ciebie na przykład na tablet, a potem się razem bawimy. I czy jak Wam się sprawdzało to w taki sposób, że Pani uprzedzała Emilię jakby z wyprzedzeniem, co będzie po czym? Czyli ona wiedziała, że na przykład zobaczy dwie bajki czy trzy bajki, a potem będzie jakaś forma zabawy. Czy to jakby u Was fajnie skutkowało? Tak, zdawał to egzamin, ale nie było to z jakimś tygodniowym wyprzedzeniem. Ja nie mówiłam tydzień wcześniej, nie, że zaplanowałyśmy, że będziemy w poniedziałek, we wtorek, w środę. Nie, to się działo troszeczkę tu i teraz. To wynikało też ze stanu zdrowia i ze stanu emocjonalnego Emilii. Bo wiadomo, że czasem miałam dłużej ten czas wolny dla siebie, ponieważ Emilia zasypiała. No więc nie było tabletu, nie było żadnej aktywności, nie było żadnego planowania, ale był też moment, kiedy właśnie nie zasypiała, kiedy była w świetnej formie, nawet tak jak jest teraz. Jest na dzień dzisiejszy jest w bardzo dobrej formie. Więc generalnie mamy tak rozplanowane, mówimy, nawet ja czuję już zmęczenie zabawy z nią, mówię, słuchaj Emilia, kończymy zabawę, ustalamy sobie, że za chwilę damy sobie przerwy od siebie, mama chwilę łapie oddech, ty masz chwilę na swoje zajęcia, wymyśl sobie co chcesz, ponieważ już jest troszeczkę starsza, bo już ma 6 lat, więc ta organizacja czasu wolnego dla niej jest łatwiejsza. Kiedy miała 4 latka, musiałam organizować jej ten czas wolny ja bardzo aktywnie. Teraz troszeczkę nawet na przestrzeni właśnie tego doświadczenia wcześniej, a teraz jest różnica, bo teraz potrafi już sobie sama go zorganizować. Na przykład właśnie, czy to będą wycinanki, czy to będą farbki, czy to będzie nawet zwykłe cięcie nici. Świetna zabawa, podoba jej się na przykład włóczka, struktura włóczki, ona ją tnie. Proszę bardzo, jak sprawia Ci to przyjemność, widzisz w tym jakiś cel, proszę bardzo. Ale no więc właśnie tak, zdawało to u nas i zdaje jakby do tej pory egzamin. Mhm. Bo w tym, co Pani mówiła, też jakby zaciekawiło mnie właśnie to, że Pani też ją uprzedzała, nie? O tym, co będzie za chwilę. Czyli też pewnie wtedy wyobrażam sobie, że odwoływała się Pani do tego, co ustalałeś już wcześniej między sobą, nie? Czyli że teraz, nie wiem, mówiłam Ci, że na przykład kończymy tablet. Tak, kończymy tablet, za chwilę idziemy, wymyślamy zabawę. Jaką, na przykład też ją pytałam, w co dzisiaj się chcesz bawić? No więc mówię, albo dzisiaj będziemy bawić się w sklep, albo dzisiaj będziemy lekarzem, więc no wiadomo, kto będzie lekarzem, kto będzie pacjentem. Tutaj nie ma innych lekarzy niż nasze dzieci,
Więc tutaj, no albo będziemy się bawić, nie wiem, będzie weterynarzem, będzie leczyła swoje pluszaki. Więc no inwencja twórcza własna dziecka. Wiadomo, że czasami trzeba było coś, jakiś pomysł, no jesteśmy też na przykład zamknięci w tej chwili w pomieszczeniu, nie może wychodzić, więc tutaj inwencja, czasami trzeba było jakiś pomysł poddać temu dziecku, ale tak, tak. Mhm. Mówiłyśmy na przykład, że właśnie albo na przykład za chwilę musimy teraz tak, kończymy oglądanie, bo zostało nam tak gdzieś około 10 minut do tego, zanim przyjdzie pani na przykład z przedszkola. Albo za chwilę zaczną się zajęcia właśnie z iskierki, no to musimy zjeść szybciej obiad, bo za chwilę będą zajęcia, więc no mówię, ten plan jest tak dosyć istotny też. Też wiemy na przykład, że leczenie w międzyczasie, na przykład wiemy, że będą chemie. Więc słuchaj, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy się teraz pobawiły, załóżmy nawet na podłodze, czy na łóżku, czy na fotelu, bo za chwilę będziesz przypięta do pompy, do chemii i nie wiem, czy będziesz miała siłę. Motywacja wewnętrzna to jest w zasadzie trochę taki napęd, tak? Czyli taka chęć do tego, żeby robić pewne rzeczy, które są dla nas ważne, dlatego że są dla nas ważne albo wartościowe. Czym innym jest motywacja zewnętrzna, która mniej więcej zawiera się w takim zdaniu: robię coś po coś albo za coś, tak? Czyli robię to na przykład, żebyś mnie pochwaliła, albo robię to, żeby dostać nagrodę albo prezent. To jest przykład motywacji zewnętrznej. O budowaniu tej motywacji wewnętrznej do leczenia mówiłam trochę w pierwszej serii onkoporadnika przy okazji tej metody pracy, którą nazwałam receptą na leczenie, czyli w jaki sposób pracować z dzieckiem, tak, w jaki sposób tłumaczyć mu sytuację choroby, żeby ono jakby rozumiało, po co robi różne rzeczy, po to, żeby nie budować jego zaangażowania na nagrodach czy na prezentach, na zasadzie jak, nie wiem, weźmiesz lekarstwo, to dostaniesz czekoladę, tak? Albo jak dasz sobie zmienić igłę, to kupię ci jakąś zabawkę. Czyli o tym jakby trochę było więcej w pierwszej serii, natomiast czemu o tym mówię, jeśli chodzi o ten temat wychowania? Ponieważ czasami jakby obserwujemy dosyć dużo dylematów właśnie w obszarze nagradzania dzieci za różne rzeczy. Czyli z jednej strony jakby te nagrody są zupełnie, czy prezenty są jakąś taką naturalną tendencją dorosłych względem dzieci. Oczywiście są różne okazje, tak, które też jakoś celebrujemy nagrodami czy prezentami, ale jakby no, można obserwować pewną tendencję na oddziale, że jednak ilość tych prezentów jest nieco większa niż gdyby dziecko było poza szpitalem i nie chorowało na taką chorobę, jaką jest nowotwór. I to, co zauważacie jako rodzice, bo to jest ważne, jak to wygląda z waszej perspektywy, to często mówicie właśnie o tym, że macie wątpliwość, czy to tak naprawdę wam służy, czy już zaczyna przeszkadzać. Czyli po takim pierwszym okresie, kiedy widzieliście, że na przykład dziecko bardzo, można powiedzieć, wchodziło w te nagrody, tak? Czyli faktycznie mobilizowało się jakby w kontekście dostawania różnych prezentów, czyli robiło to, co potrzebujecie, żeby było zrobione w trakcie leczenia, zaczynacie jakby dostrzegać, że to jakby zaczyna słabnąć, czyli dziecko dostaje jakieś prezenty albo obietnice prezentów i to jakby przestaje działać albo prosi o coraz więcej. Czasami nawet wprost mówiąc, nie wiem, jak mi nie kupisz tego i tego, to ja sobie nie dam zrobić tego na przykład. No i co się wtedy w was pojawia? Pojawia się zupełnie naturalna złość, pojawia się zupełnie naturalna też taka z jednej strony ciekawość w ogóle, o co tutaj chodzi, co się dzieje, ale też pojawia się duży niepokój, bo zaczynacie czuć, że pojawia się jakiś dylemat, tak, jakaś wątpliwość, czy to jest dobra droga dla was. Niestety z tymi nagrodami zewnętrznymi trochę jest tak, że kiedy już wejdziemy na drogę nagród, to trudno z niej zawrócić. Co to oznacza? Czyli no, nagroda czy prezent są dosyć dużymi takimi silnymi wzmocnieniami dla dziecka, czyli potem jest tak, że kiedy dziecko nie dostaje nagrody, to czuje się rozczarowane, czyli przestaje z nami współpracować, bo ono liczyło na to, że coś dostanie w zamian. Czasami dzieci w tych sytuacjach się złoszczą, krzyczą, prezentują różne takie zachowania, które bardzo są w temacie wychowania, czyli zastanawiacie się w ogóle, jak reagować. Bardzo często też mówicie o tym, że nie pomaga tutaj ta sytuacja w ogóle rodzinna, czyli na przykład to, że inni członkowie rodziny, no, nie wiedząc, co mogą zrobić dla was czy dla dziecka, zaczynają kupować dziecku różne prezenty, czyli potrzebują jakby w jakiś sposób no, zadziałać, zrobić dziecku prezent,
i przynoszą i znoszą i jakby nagradzają dziecko, bardzo często mówiąc przy takich okazjach, że to jest dlatego, że jesteś taki dzielny, tak? Czy jesteś taki odważny, dzielny i dostajesz to czy to. Więc też zaczynacie zauważać, że to chyba nie jest najlepsza droga. Oczywiście cudownie by było, gdyby ta motywacja wewnętrzna na tyle działała, że dziecko nie potrzebuje nagród, żeby angażować się w różne działania na oddziale, czy brać leki, czy podejmować rehabilitację. Natomiast czasami są takie sytuacje, kiedy my tą motywację faktycznie musimy podkręcić. I co wtedy? Co zamiast na przykład nagród, czy zamiast prezentów? Dosyć dobrym rozwiązaniem jest stosowanie tak zwanych na przykład tablic motywacyjnych, czyli czasami z rodzicami na oddziale układamy coś w rodzaju tablicy, czyli jeśli dziecko ma na przykład rehabilitację z neurologopedą, rehabilitację z fizjoterapeutą albo jakieś inne aktywności i faktycznie tego jest dosyć dużo, czyli zupełnie naturalnym stanem jest to, że dziecko będzie tracić tą motywację, bo będzie się czuło słabo, bo będzie go bolało, tak? Trzeba pamiętać o tym, że niektóre formy tych działań są dla dziecka nieprzyjemne albo są bolesne. I wtedy stosujemy takie tablice po to, żeby zastąpić trochę takie nagrody w postaci prezentów nagrodami symbolicznymi, czyli ustalamy jakby z rodzicem, co dla dziecka może być atrakcyjne. Może to być zbieranie, nie wiem, serduszek, koralików, przyznawanie medali, na przykład srebrnych czy brązowych, po to, żeby w momencie, w którym dziecko zbierze, nie wiem, 20-30 takich małych znaczków czy naklejek, dostało na przykład dyplom, czy dostało medal, czy dostało jakąś taką nagrodę, ale bardziej na zasadzie doświadczenia, czyli na przykład możecie ustalić, że zrobicie super piknik, jak wyjdziecie do domu, albo pójdziecie w jakieś takie miłe miejsce, które lubi cała rodzina, czyli bardziej jakby szukacie wtedy takich nagród w postaci doświadczeń, niż właśnie kupowania prezentów. Zawsze możecie omówić taką tablicę motywacyjną też z psychologiem na oddziale, jeśli widzicie, że dziecku jakby słabnie motywacja, bo to jest też taki etap, który jest nieunikniony wtedy, kiedy potrzebujemy, żeby dziecko było zmobilizowane przez dłuższy okres. Podsumowując, zachęcam Was, żeby po prostu o temacie wychowania myśleć świadomie, rozmawiać, raczej nie oceniać, tak? Czyli nie traktujcie tego jako kategoryzowanie jestem dobrym rodzicem, złym rodzicem albo dobrze, źle wychowuję. Raczej myślcie sobie o tych wyzwaniach, dylematach, starajcie się o tym rozmawiać. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie też poruszyć też ten temat z psychologiem na oddziale. To już wszystko w odcinku poświęconym wychowaniu. Zapraszam Was do kolejnych odcinków Onkoporadnika.